My name is Oliver Schmidtke, and I am the director of the Center for Global Studies here on the West Coast of Canada. And I'm delighted to host today's webinar on collective memory and populism in Central Europe, and to hear from our colleagues in Poland. Before we start, let me do a tradition that we have here at the University of Victoria and acknowledge and respect the Lekwungen peoples on whose traditional territory the university stands, and the Songhees, Esquimalt, and Basanich peoples whose historical relationship with the land continue to this day. And with this land acknowledgement, I give you, our audience in Europe, a sense of the way Canadian universities and institutions acknowledge and draw attention to past injustices in Canadian society. Now back to our event focusing on Europe. And let me tell you that this event is part of a broader three-year so-called Jean Monnet Network on memory politics in Europe and North America. And in this context, we're very fortunate to have partnered with fabulous colleagues from the Adam Mickiewicz University in Poznan, the University of Strasbourg, and the Ötvös Lawrence University in Budapest. Today's seminar is part of a webinar series entitled European and North American Perspectives on Commemorating and Addressing Past Injustices. This is a six-part series that will lead us, hopefully, into a real on-site event in late in October at the University of Victoria, where we will bring our partners and speakers from Europe to Canada to learn about what is happening in terms of memory politics in Europe. And let me take this opportunity to express my gratitude to the German Konrad Adenauer Foundation and the European Union for providing funding to make this exciting initiative happen. Now, I'm very pleased that we could assemble such a distinguished panel today to address how the past is being commemorated and how these practices of commemoration reflect and at the same time shape current political realities. There's one thing that we've already learned in our collaboration with partners in Europe here in Canada. It is a need not to fall into the trap of oversimplified assumptions and quick judgments. In particular, there seems to be a lack of sensitivity and willingness to listen how the past has been commemorated in Central Eastern European societies and how it speaks to contemporary political realities. Indeed, as scholars, we deal with unique and very complex national context in which particular forms of memory politics are shaped and how also political issues are being addressed through the lens of looking into the past. And to help us understand these realities, these complex realities, I would like to introduce Piotr Oleksy, who is an associate professor at the Adam Mickiewicz University in Poznan and a well-established publicist and has collaborated widely with Polish journals and coordinated many initiatives promoting history, cultural heritage, and literature. His research focuses on collective identity dynamics and identity policies in Central Eastern Europe after the collapse of the Soviet Union. And you can see why he is the perfect person to lead us through our discussion today. Piotr, before I hand it over to you, let me tell our audience that you do have the option to either listen to this discussion in Polish, you know, the live session, or the translation in English. You should have a little button at the bottom of your Zoom account. So please choose your language. And with this, Piotr, welcome to you and our panelists. And please take it away. Proszę Państwa, bardzo mi miło, jeszcze raz zaznaczam, że mają Państwo opcję wyboru języka, w którym odsłuchacie naszej dyskusji. Proszę Państwa, ja mam tą przyjemność, żeby teraz na początku przedstawić pozostałą dwójkę, a w zasadzie tych głównych naszych dzisiejszych panelistów, z którymi będę miał przyjemność rozmawiać, czy też ich odpytywać. Więc to jest pani profesor Beata Halicka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Wydziału Historii. Zajmuje się historią społeczną i kulturą w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególnie zajmują ją kwestie nacjonalizmu, polityki pamięci, a także przymusowych migracji z
stosunków polsko-niemieckich i tożsamości na pograniczach, w regionach przygranicznych. Jest autorką dwóch szeregu znakomitych prac, ale szczególnie chciałem podkreślić dwie książki. To jest książka Polski, Dziki Zachód, Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie nad Odrza oraz książka Życie na pograniczach, biografia Zbigniewa Kruszewskiego. Obie te książki ukazały się w języku angielskim i warto je, warto na pewno po nie sięgnąć. Drugim z naszych dzisiejszych panelistów jest profesor Marcin Napiórkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Semiotyk kultury, również badacz pamięci, mitologii współczesnych i kultury popularnej. Bloger, kolumnista, autor tygodnika powszechnego i również innych periodyków. Autor również niezwykle ważnych i ciekawych książek właśnie o polityce pamięci i mitologii współczesnej w Polsce, takich jak Mitologia współczesna, czy wydana niedawno książka pod tytułem Turbo Patriotyzm. Warto tutaj podkreślić również książkę Powstanie umarłych, historia pamięci 1944-2014, która opowiada o pamięci, o powstaniu warszawskim w Polsce. I proszę Państwa, no, w tym gronie będziemy rozmawiać o, jakby to można powiedzieć, zwrocie antyliberalnym, czy też zwrocie populistycznym w Polsce na kanwie, czy też przyczynkiem do tych naszej dyskusji, jak to Państwo już wiecie, jest książka Iwana Krastewa i Stevena Holmesa Światło, które zgasło, jak Zachód zawiódł swoich wyznawców. I proszę Państwa, tak nam się wydaje, że ta książka nie bezpośrednio, ale mimo wszystko zostawia czytelników z takim niezwykle ważnym pytaniem, które zadam na początku i myślę, że gdzieś na końcu do niego wrócimy. To pytanie brzmi, czy kwestie napięć wokół tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej są fundamentalną przyczyną zwrotu antyliberalnego w Europie Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim w Polsce, bo to nas najbardziej dzisiaj interesuje, czy też przemiany w polityce pamięci, ten zwrot nacjonalistyczny, są efektem, albo raczej pochodną zwrotu antyliberalnego, którego przyczyn powinniśmy doszukiwać się raczej w kwestiach społeczno-gospodarczych. Podstawowa teza Krastewa i Holmesa brzmi: po zimnej wojnie nastał wiek imitacji, który właśnie się skończył. Kulturowa oraz polityczna hegemonia Zachodu sprawiały, że świat na różne sposoby go naśladował, dążąc do budowy liberalnej demokracji, bądź udając, że do niej dąży. Jednak, i tu cytat, kiedy przygasły nadzieje na to, że Zachód da się imitować, stopniowo zaczęło się upowszechniać obrzydzenie do polityki imitacji, piszą Krastev i Holmes. W trzech częściach swojej książki pokazują, w jaki sposób to obrzydzenie przejawia się w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Europie Środkowej. Rosja nie zrezygnowała z imitacji, twierdzą autorzy. Uczyniła z niej jednak parodię i narzędzie zemsty. Kreml naśladuje działania USA na arenie międzynarodowej, w tym ingerencję w procesy wyborcze, w ten sposób dyskredytując zdominowany przez Zachód globalny ład. W Stanach Zjednoczonych natomiast trumpizm był reakcją na przekonanie, że naśladujący zaczęli doganiać lub nawet przeganiać naśladowanego, że dotychczasowy lider stał się ofiarą tej sytuacji. Pierwsza część książki natomiast została poświęcona Europie Środkowej i to ona jest przedmiotem naszej szczególnej uwagi. W tym regionie polityka imitacji miała, zdaniem autorów, wywołać resentyment, który zaowocował populizmem i nacjonalizmem. Krastev i Holmes stwierdzają we wstępie, że liberalizm spadł ofiarą własnego zwycięstwa w zimnej wojnie. Między innymi dlatego, że w wielu miejscach świata po 1989 roku zastąpił radziecki komunizm w roli bezalternatywnej ideologii. Europa Środkowa po 1989 roku milcząco przyjęła cztery zasady imitowania liberalnej demokracji. Pierwsza zakładała moralną wyższość naśladowanego, czyli Zachodu. Druga zakładała, że jest to model polityczny
wobec którego nie ma alternatywy. Trzecia oznaczała oczekiwanie naśladownictwa bezwarunkowego. Czwarta zaś mówiła, że kraje naśladowane mają prawo stale nadzorować naśladowców. Krastev i Holmes w swojej książce analizują cały szereg przyczyn, które doprowadziły do zerwania z polityką imitacji w regionie. Dużo miejsca poświęcają kwestii migracji, zarówno migracji Polaków i Węgrów na zachód, bo to te dwa państwa są szczególnie analizowane, jak i panicznej reakcji na kryzys migracyjny z 2015 roku. Dla naszej dyskusji szczególnie interesujące są jednak wątki dotyczące napięcia wokół kwestii tożsamości narodowej. Antyliberalny zwrot w regionie dokonał się w wielu przypadkach dzięki ludziom osobiście lub mentalnie związanym z ruchami dysydenckimi z lat 80. XX wieku. Wtedy nadrzędnym hasłem w Europie Środkowej było dążenie do normalności, w cudzysłowie oczywiście. Przez tę normalność rozumiano stan relacji społecznych, gospodarczych i politycznych obecny po drugiej stronie żelaznej kurtyny. W międzyczasie jednak Zachód zmienił się zasadniczo, a jego nowy obraz nie odpowiadał marzeniom części tych dysydentów z lat 80. I tutaj cytat. Z punktu widzenia konserwatywnych Polaków w dobie zimnej wojny zachodnie społeczeństwa były normalne, ponieważ w przeciwieństwie do społeczeństw w systemach komunistycznych ceniły tradycje i wierzyły w Boga. Koniec cytatu. W międzyczasie jednak okazało się, że Zachód jest już sekularyzowany, promuje wielokulturowość, wymaga otwarcia się na uchodźców i traktuje etniczny nacjonalizm jako nieakceptowalny. Napięcie wokół roli, jaką w życiu społeczno-politycznym powinna odgrywać tożsamość etnonarodowa, zostało dodatkowo wzmocnione przez upokarzającą pozycję naśladującego, którego nieustannie ocenia się w postępach w dziedzinie imitacji, stwierdzają Krastev i Holmes. W połączeniu ze spadkiem atrakcyjności Zachodu, ten spadek tej atrakcyjności był spowodowany kryzysem finansowym z 2008 roku, potem kryzysem uchodźczym, wywołało to poczucie zawodu i gniewu. Resentyment doprowadził do zwrotu w stronę narodowych partykularyzmów, a tradycja zaczęła być postrzegana jako odtrutka na imitację. Krastev i Holmes stwierdzają, że Unia Europejska, a w niej przede wszystkim Niemcy, promują określony charakter tożsamości narodowej, postnacjonalistycznej, obywatelskiej, którą nazywają patriotyzmem konstytucyjnym. Stwierdzają przy tym, że ten model stoi w zasadniczej sprzeczności ze środkowoeuropejskim rozumieniem tożsamości narodowej, które ma charakter etniczny. Co więcej, mówią, że duża część elit środkowoeuropejskich przeżyła Zachód, gdy zrozumiała, że Zachód nie jest przestrzenią, w której można z dumą promować etnonarodowe tradycje i wartości. Niemniej przecież po 89 roku w Polsce i innych krajach regionu, to już jest moja refleksja, w Polsce i wielu innych krajach regionu zaistniały w życiu publicznym różne rodzaje opowieści o tożsamości, w tym te zbliżone do tego modelu europejskiego, mówiąc językiem Krasteva i Holmes. I tu już przechodzę bezpośrednio do teraz krótkiego, po przydługim wstępie, krótkiego pytania do naszych panelistów. Pytanie brzmi, czy polska tożsamość narodowa faktycznie nie pasuje do tego modelu, czy też może Krastev i Holmes dali się złapać w pułapkę narracji prawicy, która mówi, my jesteśmy inni i musimy inaczej kultywować naszą pamięć i tożsamość. Więc z tym pytaniem zwracam się najpierw do Beaty Halickiej, a następnie poproszę Marcina Napiłkowskiego o odpowiedź. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Piotru za to prowadzenie i to ciekawe pytanie. Najpierw chciałabym jednak ustosunkować się do książki Krasteva i Holmesa, podzielić się z Państwem moją też refleksją, bo przedstawiona w tej książce ta koncepcja nakazu naśladowania wydaje mi się interesującym narzędziem, które ma pomóc zrozumieć głównie zachodnioeuropejskim, amerykańskim społeczeństwom, dlaczego zwrot antyliberalny i powrót do idei narodowych zyskał w Europie Środkowej na popularności i dlaczego popiera go dzisiaj spora część społeczeństwa.
Narzędzie to jednak nie sprawdza się we wszystkich okolicznościach. I tu właśnie chciałabym wymienić, że po pierwsze ten zwrot antyliberalny nie dotyczy przecież tylko Europy Środkowej. O ile populiści w krajach Europy Środkowej wykorzystali niechęć do tego nakazu naśladowania i brak poczucia sprawczości, aby przekonać część społeczeństwa do swoich argumentów, o tyle nakaz naśladowania nie obowiązywał w krajach Europy Zachodniej, a mimo to partie populistyczne, także skrajnie prawicowe, zyskają tam coraz większe poparcie. AfD w Niemczech czy Zjednoczenie Narodowe we Francji także stawiają na etnonacjonalizm i promują tożsamość narodową właśnie o charakterze etnicznym. Po drugie, autorzy tej książki zdają się zbyt mało dostrzegać, że współczesne społeczeństwa są obecnie bardzo podzielone. Dotyczy to zarówno społeczeństw europejskich, jak i amerykańskich. Obserwujemy silną tendencję do postaw skrajnych, szczególnie wśród młodych. Coraz większym powodzeniem cieszą się skrajne poglądy albo skrajnie lewicowe, albo mocno na prawo. I w ten schemat wpisują się również obywatele krajów Europy Środkowej. I opisując zwrot antyliberalny w regionie, autorzy zdają się tę kwestię zbyt mało brać pod uwagę. Z lektury można odnieść wrażenie, że dla prawicowego popularyzmu w tych krajach, że poparcie dla tego populizmu prawicowego w tych krajach jest totalne. I autorzy niewiele miejsca poświęcają właśnie tej polaryzacji społeczeństwa. I po trzecie, również potrzeba zaspokojenia poczucia godności nie jest czymś wyjątkowym, lecz wpisuje się w światowe trendy. Autorzy książki tłumaczą ją dla krajów takich jak Polska czy Węgry, że wynika ona ze swojego rodzaju poczucia niedowartościowania i traktowania z góry przez kraje tak zwanej starej Unii. Na różne sposoby wyrażana potrzeba zaspokajania poczucia godności jest przecież zjawiskiem globalnym, które oczywiście przybiera różne formy. Myślę tu o walce o uznanie swej godności, o której pisał François Fukuyama w swojej najnowszej książce dotyczącej tożsamości. Ponadto odniosłam wrażenie, że autorzy książki mocno koncentrują się na czynnikach gospodarczych i społecznych, a zbyt słabo wzięli pod uwagę aspekt właśnie pamięci zbiorowej i świadomości historycznej, tak ważnych w procesach konstruowania tożsamości narodowej. To takie moja perspektywa oczywiście jako historyka i dlatego pozwolę sobie poświęcić temu nieco uwagi. Wspomniałam o tej silnej polaryzacji społeczeństwa. Ta kwestia jest bardzo ważna w kontekście właśnie postawionego przez doktora Oleckiego pytania, czy rzeczywiście środkowoeuropejskie rozumienie tożsamości narodowej tak różni się od zachodniego. Miałabym tu pewne wątpliwości. Polacy o poglądach lewicowych i centrowych doskonale odnajdują się w tym, co nazywamy patriotyzmem konstytucyjnym. Tożsamość postnacjonistyczna i obywatelska jest im bliska. Z moich dyskusji ze studentami, z doktorantami u nas na uczelni w Poznaniu wynika, że większość z nich odczuwa wyraźny przesyt taką nachalną polityką pamięci w Polsce, stawiającą na pierwszym miejscu etnicznie rozumianą tożsamość narodową. Pytani wprost bardzo wyraźnie odrzucają ją w takiej formie, skłaniając się bardziej ku tożsamościom lokalnym czy regionalnym, rzadziej europejskim. Aby zrozumieć specyfikę polskiego społeczeństwa, warto sięgnąć do dyskursu publicznego na temat patriotyzmu i polityki historycznej, jakie wywołało przedstawienie przez polską prawicę koncepcji nowej polityki historycznej. Było to w 2004 roku, a dyskurs ten trwał dobre kilka lat. Jego świetną analizę przedstawił kulturoznawca z Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu, Bartosz Korzeniewski, w książce pod tytułem Transformacja pamięci. I pokazuje on, że w latach 90. mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnymi zjawiskami dotyczącymi kultury pamięci. Były to pluralizacja pamięci, prywatyzacja pamięci, tak zwane odbrązowienia pamięci czy regionalizacja. Nie będę tu rozwijać tych kwestii, ale ogólnie było to rzeczywiście bardzo otwarte i krytyczne pojęcie, podejście do przeszłości i właśnie zajmowanie się tą pamięcią. Natomiast na fali zjawisk, które w książce Krastewa i Holmesa określone zostały mianem buntu przeciwko nakazowi naśladowania Zachodu i tym zwrotem antyliberalnym, rozpoczęła się w Polsce dyskusja nad tym, czym jest patriot. Prawica odrzuciła praktykowany dotychczas patriotyzm krytyczny, gotowy do krytycznego rozliczenia się z własną historią. Określiła go jako propagandę wstydu i uznała, że jest ona szkodliwa dla Polski.
w ramach nowej polityki historycznej należało bardzo mocno zintensyfikować działania mające na celu podniesienie świadomości historycznej Polaków, eksponując przede wszystkim te fakty z historii, z których mogą być dumni. Na arenie międzynarodowej natomiast należało promować afirmatywne podejście do przeszłości narodowej i kreować pozytywny obraz Polski, unikając kontrowersyjnych tematów. Tak rozumiana nowa polityka historyczna spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony intelektualistów o poglądach centrowych i lewicowych. Nie zgadzali się oni z diagnozą o kryzysie świadomości historycznej Polaków. Zarzucali manipulacyjne podejście do historii, traktowanie działań z dziedziny polityki historycznej jako instrumentu służącego zdobyciu poparcia społecznego. Wskazywali nawet na podobieństwa do propagandy z czasów PRL-u, czy właśnie na dążenie do zakłamywania historii. Wskazywali także na niebezpieczeństwa wiążące się z szerzeniem megalomanii i martyrologiczno-heroicznego myślenia o polskiej historii. Pokazywali, że właśnie takie podejście do historii prowadzi głównie w polityce zagranicznej do konfrontacyjnego stylu jej uprawiania. I to jest też to, co obserwujemy obecnie, właśnie taka bardzo konfrontacyjna polityka zagraniczna, która myślę, że szkodzi Polsce. I przekonywali, czyli ci krytycy tej koncepcji przekonywali o jednostronnie państwowym i centralistycznym charakterze postulowanych działań. A z tym oczywiście wiąże się marginalizacja pamięci regionalnej czy pamięci kultur pogranicza na przykład. Dlatego ten dyskurs toczony był głównie na łamach najważniejszych czasopism, dzienników, w internecie. Ukazało się też sporo pozycji książkowych, autorstwa zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej koncepcji. Jedną z tych książek właśnie, która wpisuje się w ten dyskurs, też jest książka profesora Napiertowskiego, Turbopatriotyzm. Myślę, że za chwilę powie nam, czym jest turbopatriotyzm, a czym jest soft patriotyzm. Ale zapytacie Państwo, czym zakończył się ten dyskurs? Można powiedzieć, że właściwie to on się nie zakończył i najleś trwa dalej do dzisiaj, ale jakie przyniósł efekty? I trzeba przyznać, że prawicowi autorzy koncepcji nowej polityki historycznej odnieśli sukces. Ich program, połączony z populistycznymi hasłami i obietnicami nowej polityki socjalnej, przekonał sporą część polskiego społeczeństwa. PiS uzyskało w wyborach parlamentarnych w 2015 roku 37,5% głosów, a łącznie z innymi prawicowymi ugrupowaniami otrzymało 50% mandatów poselskich. Taka sytuacja umożliwiła rządzącej prawicy wprowadzenie koncepcji nowej polityki historycznej w życie, co czynione jest z dużym zaangażowaniem i z dużą premedytacją od 6 lat w Polsce. I podsumowując, wracam do tego pytania, czy rzeczywiście to polskie i środkowoeuropejskie rozumienie tożsamości narodowej tak różni się od zachodniego. Ze względu na dużą polaryzację społeczną, o której mówiłam, w przypadku przynajmniej połowy Polaków możemy mówić, że bliskie są im wartości, które propagują prawicowi populiści. Niekoniecznie muszą być to postawy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne czy szowinistyczne. Wyborcy PiS rozumieją potrzebę zabiegania o suwerenność narodu polskiego, cenią sobie katolickie dziedzictwo i budowanie wspólnej, opartej na historycznym doświadczeniu wspólnoty i wspólnej religii. I nawet jeżeli zdają sobie sprawę, że promowana przez rząd wizja przeszłości jest tylko jedną z wielu przeszłości i wizja ta podlega wielu manipulacjom, to godzą się na taki układ. Przekonuje ich argument, że inne kraje też kreują swój obraz poprzez określony sposób interpretacji historii i Polska ma prawo robić to samo. Pamięć zbiorowa jest silnym spoiwem społecznym i ważną częścią składową tożsamości narodowej. W poczuciu tej części społeczeństwa wolność, którą Polacy sobie wywalczyli, daje im także wolność w konstruowaniu tożsamości narodowej w oparciu o taką, a nie inną pamięć zbiorową. I mieliby w tym może nieco racji, gdyby nie fakt, że ta wolność kończy się tam, gdzie egoizm narodowy wyklucza ze wspólnoty obywateli myślących inaczej, dyskryminuje inne religie, poglądy moralne i preferencje zachowane. To, co w środkowoeuropejskim rozumieniu tożsamości narodowej jest niepokojące, to przyzwolenie na ksenofobię, odwoływanie się do uprzedzeń rasowych, etnicznych i innych. Ale takie zjawiska obserwujemy również w środowiskach prawicowych. W
innych europejskich krajach, także w Ameryce. W tej kwestii to nie Polacy czy środkowoeuropejczycy są inni, tylko powiedziałabym, że różnią się przede wszystkim w podejściu do historii. I to jest jakby kwestia, którą myślę, że będziemy rozwijać w dalszej części naszej dyskusji, a w tym momencie postawiłabym kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą interesującą bardzo wypowiedź. Zanim oddam głos profesorowi Napiłkowskiemu, powiem tylko, że no, liczymy również na Państwa pytania i pewien udział w tej dyskusji. Każdy na dole ma taką opcję Q&A, czyli questions and answers. I przy tej pomocy można zadawać pytania w języku polskim i w języku angielskim. Przynajmniej prosilibyśmy, żeby trzymać się tych dwóch języków. I do sesji, do części, w której będziemy odpowiadać na te pytania, czy też odnosi się do Państwa komentarzy, na pewno przejdziemy. A tymczasem oddaję głos profesorowi Napiłkowskiemu. I ja mam na to samo pytanie jeszcze po wypowiedzi przedmówczyni coś dodać od siebie. Jeśli można. No dobrze, to wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze wątki są już wyczerpane. Ja przytakiwałem przez cały czas i mogę tylko jeszcze raz przytaknąć. To ja może odwołam się króciutko do takiego wątku, który się pojawił w pytaniu, podpytania o przyczynę i skutek, czy to zmiany polityczne pociągnęły zmiany w polityce pamięci, czy też może było odwrotnie. Wydaje mi się, że na to pytanie nie da się znaleźć odpowiedzi, bo pamięć jest podstawowym budulcem polityki i tej relacji nie da się tak prosto rozdzielić na przyczynowo-skutkową. I gdybym dosłownie w trzech krótkich punktach miał to jakoś rozwinąć, to po pierwsze ten podział sceny politycznej, o którym moja przedmówczyni już mówiła, to jest, wydaje mi się, coś, co warto eksplorować, a czego Krastev i Holmes, piszący z pozycji zewnętrznych, w oczywisty sposób nie mogli zrobić. Siłą ich książki jest synteza, a nie taka pogłębiona analiza. Żeby opisać, jak to wygląda w Polsce, można by się posłużyć taką analogią z baśnią, na przykład, nie wiem, o kocie w butach, gdzie jest trzech braci i jeden dostał młyn, drugi dostał osiołka, a ten trzeci, najmłodszy, najsłabszy i może najmniej rozgarnięty, został jak głupi z kotem, ale później się okazuje, że to jest kot czarodziejski, który ma wielką moc. I trochę tak było, jeżeli chodzi o podział łupów politycznych na początku transformacji ustrojowej. Lewica wzięła politykę społeczną i tę domenę wrażliwości, emancypacji. Liberałowie, wydawało się wtedy, że wzięli najlepiej, zainwestowali w młyn i powiedzieli, my bierzemy gospodarkę, gospodarka w głupcze, to jest klucz do wszystkiego, tam leży prawdziwa polityka, a prawica została z tym kotem pod tytułem polityka pamięci, niech oni się babrzą w pamięci, wszyscy wiedzą, że przyszłość jest w przyszłości. I szybko okazało się, że polityka pamięci jest bardzo ważna, jeżeli tylko będziemy w stanie suflować naszej publiczności dobre metafory czy pamięciowe analogie, za pomocą których ludzie będą interpretować i gospodarkę, i politykę społeczną. To jest właśnie ta moc tego czarodziejskiego kota. I jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na to, o czym mówili Krastev i Holmes, to ta zachodnioeuropejska, tam w ich książce utożsamiona z Niemcami, polityka pamięci, opierała się na uznaniu winy i trudnej przeszłości. Opierała się na otwartym mówieniu i eksponowaniu, a czasem nawet próbach naprawiania tych przeszłych niesprawiedliwości, o których tutaj nasz gospodarz też wspominał w kontekście Kanady. Żeby uprawiać taką politykę, trzeba się wyrzec dumy. Tymczasem duma narodowa to doskonała waluta polityczna. Jest praktycznie za darmo. Można nią hojnie wszystkich obdarzać. To jest coś, co już mamy, co nam się należy, a nie na coś, na co dopiero musimy zasłużyć, zapracować. Więc jest taki bardzo fajny tekst Jean-Michela Chamonta od kultu herosów do konkurencji ofiar i rzeczywiście polska polityka pamięci
przeszła tę drogę i dzisiaj jest polityką opartą na konkurencji ofiar. My cierpieliśmy więcej w bardzo dużej mierze. Natomiast wydaje się, że na tej drodze jest jakiś kolejny krok, który można zrobić albo nie zrobić. Taka polityka przyjęcia odpowiedzialności, w której mówimy ani nie myśmy wygrali najwięcej, ani nie myśmy cierpieli najwięcej, tylko rozumiemy, jak dużo cierpienia zadaliśmy. Rozumiemy przeszłe błędy i chcemy tworzyć lepszą przyszłość. To jest właśnie ta zachodnia polityka pamięci, która przynajmniej czasowo w dominującym dyskursie politycznym w Polsce została odrzucona. Tutaj punkt drugi z tych trzech to jest coś, co również pojawiło się w wypowiedzi mojej przedmówczyni, czyli dynamika samej transformacji. I tu wydaje mi się interesujące to, że jeżeli porównamy polską transformację ustrojową z transformacjami ustrojowymi nie tylko regionu, ale też z historiami z Ameryki Południowej, albo żeby sięgnąć troszkę bliżej z procesem hiszpańskiej transformacji po upadku reżimu frankistowskiego, to okaże się, że mamy tu do czynienia z uderzającymi analogiami. Po pierwszej bardzo krótkiej fazie burzenia, obalania pomników wchodzimy w drugą fazę, która zaczyna się już na początku lat 90. w Polsce, gdzie jesteśmy zainteresowani przede wszystkim rozwojem gospodarki. To jest ten czas gonienia Zachodu, to jest ten czas polityki imitacyjnej. I w roku, można to bardzo dokładnie wskazać, ta data zresztą też już to padła, w roku 2004 zaczyna się wyraźnie trzecia faza, która jest z powrotem retrospektywna. I to nie jest coś typowego dla Polski. Można zestawić jeden do jednego przemówienia Kaczyńskiego i Zapatero i zmienić w nich polaryzację, tam gdzie jest lewica, stawić prawicę, tam gdzie jest prawica, stawić lewicę, bo mieliśmy odwrotne dyktatury i później odwrotnych polityków i nikt z Państwa nie przeszedł bez zgadywanki, kto powiedział co. W kwestii polityki pamięci mamy tutaj, i tego Krastev i Holmes nie uwzględniają, do czynienia z pewnymi bardzo powtarzalnymi, jeżeli nie uniwersalnymi mechanizmami charakterystycznymi dla transformacji. To książka Korzeniewskiego wspomniana bardzo fajnie pokazuje, podobnie jak sporo wspaniałych prac dotyczących polityki pamięci właśnie w Hiszpanii czy Ameryce Południowej. No i wreszcie po trzecie, Krastev i Holmes bardzo wyraźnie podkreślili oś geograficzną, że przyszłość w roku 89 leżała za murem berlińskim. Ale to sprawia, że stracili nieco z oczu tę oś właściwą czasową. Przyszłość wciąż jednak jakoś leży w przyszłości. Dla mnie niezwykle ciekawe jest to, w jaki sposób dominująca mitologia wyrażana taką prostą strzałką z lewa w prawo i z dołu w górę, będąca opowieścią o tym, że będzie coraz lepiej, że każde pokolenie będzie miało coraz większe zasoby. Ta mitologia postępu, ona się chwieje i upada w skali globalnej, a nie u nas lokalnie. I to jest coś, co wiem, że to brzmi jak duży skok, jeżeli chodzi o politykę pamięci, ale to jest coś, co najlepiej widać w kinie. Ja w projekcie badawczym, w którym teraz pracuję, czasem się robi nudne rzeczy, a czasem można robić fajne. Od 3 lat oglądam wszystkie możliwe filmy katastroficzne i wpisuję do takiej wielkiej tabelki w Excelu i okazuje się, że w zasadzie nie kręci się już filmów takich jak Armagedon, gdzie leci w naszym kierunku asteroida i jeżeli wszyscy połączymy wspólnie siły, to możemy pokonać niebezpieczeństwo. Przyszłość może być lepsza. Dominuje nurt apokaliptyczny i ten nurt w opowieść o tym, że ostatecznie cywilizacja musi upaść, że fajnie jesteśmy tylko na powierzchni, że ostatecznie Fukuyama nie miał racji i wygra człowiek hobsowski, wygra wojna wszystkich przeciw wszystkim. To jest przekaz, który nieustannie do naszych głów płynie nie przede wszystkim z przemówień polityków, bo ich nikt nie słucha, ale właśnie z kina, z kultury popularnej, z Netflixa. To jest fascynujące, jak dobrze Jarosław Kaczyński, którego nie posądzam o śledzenie na bieżąco seriali postapokaliptycznych, umie przemówić tym językiem i być może tu jest jakieś interesujące źródło sukcesu tej mitologii, które warto by zgłębić. Dziękuję, oddaję głos do studia. Bardzo dziękuję. Nie uzyskałem tej odpowiedzi, znaczy może inaczej, odpowiedź na pytanie, czy nasza tożsamość narodowa pasuje do europejskiego, okazuje się brzmieć, to wszystko nie jest takie proste, chłopcze. Więc dziękuję za ten rodzaj odpowiedzi.
odpowiedzi. Dla mnie ta analogia, ta teza Krastewa i Holmesa jest trochę bardziej, chyba dla mnie jest bardziej kusząca niż dla Państwa. Chociaż oczywiście należy dostrzec tę polaryzację, z którą mamy do czynienia zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. Myślę, że no to jest temat, na który na pewno moglibyśmy długo jeszcze dyskutować i też wątki, które pojawiły się choćby w wypowiedzi profesora Napiórkowskiego, jeszcze też powrócą. I tymczasem chciałbym od razu płynnie przejść do drugiego pytania. Mówiłem przed chwilą o europejskim modelu tożsamości narodowej, a pojawił się również pewien fenomen, który jest z nim oczywiście powiązany, tak zwanej europejskiej kultury pamięci. I można powiedzieć, że polityka imitacji zakładała rozszerzenie tej europejskiej kultury pamięci, która wykształciła się w zachodniej Europie po II wojnie światowej. Polityka imitacji zakładała jej rozszerzenie również na Europę Środkową. Spowodowało to jednak, że społeczeństwa z tego regionu mogły odnieść wrażenie, że w Europie nie ma miejsca na ich spojrzenie na przeszłość i narodowe traumy. Że to nie jest tak, że to nasza pamięć wzbogaci tę europejską kulturę pamięci, tylko my musimy przejąć pamięć wytworzoną po 1945 roku po drugiej stronie żelaznej kultury. I moje pytanie do Państwa, tym razem najpierw zwrócę się do profesora Napiórkowskiego. Czy faktycznie opowieść o naszej historii nie przebiła się do świadomości europejskich elit intelektualnych i nie tylko, do bardziej masowego odbiorcy? Czy faktycznie, a jeśli tak, to czy faktycznie jest to wina tej jednokierunkowej polityki imitacji? Czy może to my nie potrafiliśmy znaleźć sposobów, narzędzi i opowieści, które byłyby atrakcyjne i zrozumiałe dla odbiorców z Zachodu? Czyli podsumowując, czy nasza pamięć stanie się częścią tej europejskiej mozaiki, czy też my się jakoś roztopimy i musimy przyjąć tę cudzą? No i znowu, wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej prostej alternatywy. W słusznie minionym ustroju po odejściu od socjalizmu pojawił się taki koncept, że przekaz może być narodowy w formie, byleby był socjalistyczny w treści. Cała ludowizna i różne takie inne rzeczy. Odkryto wtedy, że kultura narodowa może być ważnym nośnikiem treści klasowych. Wydaje mi się, że podobne rozumowanie można zastosować tutaj. I współczesna polska polityka pamięci jest imitacyjna w formie, a narodowa w treści. Skutecznie i z bardzo dużym powodzeniem naśladujemy nowe techniki mówienia o pamięci, oddolne ruchy, partycypacje związane na przykład z ruchem rekonstrukcyjnym. Budujemy nowoczesne multimedialne muzea. Muzeum Powstania Warszawskiego jest tutaj takim sztandarowym przykładem, ale też Muzeum II Wojny Światowej i wiele, wiele innych. Tworzymy seriale, które posługują się chwytami narracyjnymi, charakterystycznymi dla współczesnej, nowoczesnej, zachodniej kultury pamięci, z rozproszoną narracją, z nowymi formami sag rodzinnych. Skutecznie imitujemy zresztą bardzo różne polityki pamięci, bo imitując seriale patrzymy nie tylko na Zachód, ale potrafimy też naśladować to, co świetnie udało się w Turcji Erdogana. Ale fantazja o tym, że na Zachodzie obejrzą ten serial, pójdą do tego muzeum i przez to wydarzy się coś, że tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki, to będzie takie nasze soft power, jest tylko fantazją. Nie ma przykładów krajów, które zrobiłyby to, które ugrywałyby swoje interesy w ten sposób. W Polsce oczywiście za każdym razem, kiedy pojawia się ten argument, przywołuje się Izrael, ale naiwnością jest sądzić, że soft power Izraela wynika tylko z polityki pamięci. I tutaj chciałbym oddać głos bezpośrednio Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo przygotowując się do tej naszej dzisiejszej dyskusji, pomyślałem, że taką zaletą
tej rozmowy i takim uzupełnieniem, które możemy dać do świetnej książki Krastewa i Holmesa, są właśnie te konkretne cytaty, a nie takie bardzo duże spojrzenie z lotu ptaka. I w Porozumieniu przeciw monowładzy, takiej swojej programowej autobiografii, Jarosław Kaczyński zadaje dokładnie to pytanie. Czy własne, czy imitacyjne? Jak to zrobić? I mówi, trzeba było budować własne. Trzeba było doświadczenie Solidarności uczynić budulcem polskiego republikanizmu i przeciwstawić go zdecydowanie ideom liberalnym. I mówi, my jako pierwsi spróbowaliśmy to zrobić, a spróbowaliśmy tak, tu cytat, próbowaliśmy przełożyć naukę papieża na program polityczny, trzymaliśmy się formuły chadeckiej, partykularnej i nie uchwyciliśmy wtedy, na początku transformacji, tego, co było najistotniejsze, propozycji umocnienia naszej tożsamości jako Polaków, uniwersalizacji również związku między polskością a katolicyzmem. A to była wielka szansa na syntezę tego, co wyrastało z naszej historii, począwszy od pierwszej Rzeczypospolitej i tak dalej, przez Konfederację Barską, aż po doświadczenie Solidarności. I tu podsumowuje prezes Kaczyński, Polacy muszą wiedzieć, kim są i po co są, bo tylko wtedy można zbudować autentyczny republikanizm i Rzeczpospolitę z prawdziwego zdarzenia. I wydaje mi się, że ten rodzaj myślenia, który posługuje się metaforami zakorzenienia i wykorzenienia, albo żeby to jeszcze sprowadzić do metafory bardzo fizykalnej, żadna dźwignia nie da nam siły, jeżeli nie mamy solidnego punktu podparcia. Jeżeli wierzymy, że historia jest nieustannym marszem naprzód i porzucaniem tego, co za nami, to nigdy nie będziemy się mieli na czym oprzeć. I tym, co budzi największy sprzeciw obecnie rządzących w tej europejskiej polityce pamięci, jest brak tych stałych fundamentów w konkrecie. Abstrakcyjne idee, takie jak na przykład prawa człowieka albo sprawiedliwość, nie są wystarczające, mówi Jarosław Kaczyński, żeby zbudować silną tożsamość, posłużyć jako ten punkt oparcia. Dlatego wydaje mi się, że w ten właśnie sposób warto to obserwować, że skutecznie, coraz skuteczniej będziemy imitować i przejmować wszelkie formy, nowe media, narzędzia, polityczne triki, ale po to, żeby budować z nich tę solidną podstawę. To interesujące, ponieważ w książce Krastewa i Holmesa jest rozdział, który o tym mówi. Tyle, że to rozdział o Chinach. Tak robią Chiny. Pożyczamy technologię, ale budujemy z nich to, co własne, kierując się właśnie głęboką potrzebą stałego punktu oparcia. I dla mnie to było jedno z dużych zaskoczeń podczas lektury tej książki, że znając dobrze z pierwszej ręki wypowiedzi obecnie rządzących w Polsce, miałem duże wrażenie, że znacznie lepiej i głębiej często wyjaśnia ich ten fragment, który był poświęcony Chinom, niż ten, który był poświęcony Polsce. Oddaję głos do studia. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie jedną rzecz tylko powiedzieć, bo tutaj pojawiło się pytanie o sprecyzowanie czy wyjaśnienie pojęcia europejskiego modelu i kultury pamięci. Oczywiście to jest ogromne pytanie, czy coś takiego istniało, czy też zaistniało, ale to określenie znajduje się przecież w tytule naszego całego projektu, ale i nad tym też możemy dyskutować oczywiście, ale chodzi o to, że z perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej również pojawiło się przekonanie, że Zachód Europy podkreśla w swoim pamiętaniu i w swojej pamięci wydarzenia, procesy i zjawiska inne niż te, które my chcielibyśmy, żeby były w dużo większej mierze podkreślone. I że w tej zbiorowej kulturze pamięci ponadnarodowej, która wykształciła się w Unii Europejskiej, nie ma miejsca choćby na pamięć o czasach komunizmu czy o represjach stalinowskich.
To tak chciałem odpowiedzieć na to pytanie, żeby wyjaśnić i oddaję teraz głos profesor Halickiej, powracając do tego pytania pierwotnego. Dobrze, ja dziękuję i teraz ja powiem, że też potakuję głową słuchając swojego rozmówcy, aczkolwiek pewnie istotą takiego panelu byłoby się nie zgadzać i jakby oponować i protestować. Natomiast mnie to sformułowanie kultura pamięci jest imitacyjna w formie i narodowa w treści bardzo się podoba. Ale spróbuję podać przykłady, gdzie właśnie może niekoniecznie wystąpiliśmy z ideą imitacji, ale właśnie z czymś jakimś takim oryginalnym. Pytanie, na ile się udało i na ile rzeczywiście jest to skuteczne, to jest inna sprawa. I teraz spróbuję odnieść się rzeczywiście do tego, co Piotr tu doprecyzował w tym jego pytaniu. Czyli ja bym powiedziała, zgodziłabym się, powiedziałabym, że tak, rzeczywiście polska narracja historyczna nie przebiła się do świadomości europejskich elit intelektualnych, czyli jakby nie ma tutaj skuteczności. I trudno winić tu jednoznacznie jedną czy drugą stronę. Tak? Niemniej faktem jest, że znajomość historii Europy Środkowej na Zachodzie jest znikoma. Ja tu mówię oczywiście z perspektywy historyka. Ta znajomość oczywiście w przypadku specjalistów, historyków jest, natomiast bardzo trudno o taką znajomość w przypadku chociażby wyedukowanej części zachodniego społeczeństwa. Wiedza, w szczególności o II wojnie światowej, ogranicza się zazwyczaj do bitwy pod Stalingradem i Holokaustu, choć w tym przypadku mylenie na przykład powstania warszawskiego z powstaniem w getcie, czy też używanie absolutnie błędnego określenia polskie obozy koncentracyjne, mówią nam raczej, że ta wiedza jest bardzo wybiórcza. I pewien wyjątek stanowi tu być może społeczeństwo niemieckie, które w porównaniu z Francuzami czy z Brytyjczykami dużo więcej zajmuje się tymi zagadnieniami. Jednak i tu w dyskusjach z niemieckimi historykami wspólnie stwierdzamy, że są duże luki takiej wiedzy historycznej. I stąd się wziął pomysł na utworzenie w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar II wojny światowej, to jest inicjatywa niemiecka. Zgodnie z decyzją niemieckiego Bundestagu w październiku ubiegłego roku właśnie podjęto taką decyzję i że ma ono służyć nie tylko upamiętnianiu, ale też poznawaniu wspólnym, wzajemnym się Polaków i Niemców. Ma być miejscem spotkań, wymiany i konfrontacji z historią. I to jest może przykład taki, tak powiem, na skuteczność tych działań, czy tutaj wspólnych polskich i niemieckich zabiegów o lepszą pamięć. Natomiast zgadzam się z tym, co Piotr powiedział, że zasadniczy problem w europejskim dialogu o historii jest w tym, że pamięć ta zachodnioeuropejska skupia się na zbrodniach nazistowskich w przypadku II wojny światowej, a z różnych powodów pomija zbrodnie komunizmu, które dla państw na wschód od Ławy mają duże znaczenie, a nawet można powiedzieć decydujące znaczenie. I do dziś wielu zachodnich badaczy zdaje się nie dostrzegać, że II wojna światowa rozpoczęła się w 1939 roku nie tylko napaścią Hitlera, ale także Stalina na Polskę. Doświadczenie dwóch bardzo brutalnych okupacji, ogromnych zniszczeń ludzkich i materialnych, przymusowych migracji, które dotknęły ponad 1/4 polskich obywateli, a przede wszystkim fakt, że zbrodnie Holokaustu miały w większości miejsce na terytorium Polski, powoduje, że właśnie II wojna światowa jest centralnym miejscem pamięci Polaków. Wiele związanych z tym traum do dziś nie zostało przepracowanych. Propozycje gotowych rozwiązań, jakie starają się nam narzucić Europie Środkowej państwa zachodnie, nie sprawdzają się w tej części Europy. Może nie tyle nie sprawdzają się, co wymagają więcej czasu, albo przede wszystkim muszą być przepracowane w całej swojej złożoności, tak, tego, co się rzeczywiście działo. Kraje zachodnie potrzebowały kilka dziesięcioleci, aby rozliczyć się ze swoim udziałem w Holokauście. Też przypomnijmy, że liczba ofiar zakłady w poszczególnych krajach bardzo się różni. Tak? W Niemczech mówimy o 160 tysiącach ofiar zagłady, we Francji 76-77. Norwegii 765, Dania doliczyła się 116, a w Polsce mówimy o 3 milionach. Tak? I jakby ten rozmiar tej tragedii powoduje, że też jakby rozliczenie się z tą kwestią nie jest takie łatwe. I trzeba by powiedzieć też, że decydującą rolę odgrywała tu zimna wojna,
która w krajach bloku wschodniego zupełnie pomijała upamiętnianie Holokaustu, ale także na Zachodzie. Nie pozwalano, czy nie dopuszczano na ujawnianie całej prawdy o zagładzie. Co więcej, zimna wojna sprzyjała instrumentalnemu traktowaniu Holokaustu i nierzadko wykorzystywała go do celów politycznych. Sytuacja taka utrzymywała się do lat 80., kiedy to zagłada Żydów stopniowo zaczęła przenikać do świadomości społeczeństw Europy i świata. I teraz mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. On został uchwalony dopiero w 2005 roku. Nie zapominajmy zatem, że właśnie uniwersalizacja Holokaustu i odniesienie się do Deklaracji Praw Człowieka czy Konwencja o Ludobójstwie jako podstawy moralne współczesnego świata mają dopiero kilkanaście lat. To jest stosunkowo świeża sprawa. Polska podpisała się pod deklaracją sztokholmską z 2000 roku, którą wówczas podpisało zaledwie 8 państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce trwają cały czas intensywne badania na poziomie mikrohistorii, które pozwolą ustalić konkretnie, ilu Żydów zginęło z rąk Polaków. W związku z tym jest to jakiś proces, który trwa, ale równocześnie jest on zawłaszczany właśnie przez politykę pamięci. I ten zwrot antyliberalny, który miał miejsce również właśnie w kwestii polityki pamięci, jest, jak udowadniają Krastev i Holmes, konsekwencją narzucenia krajom Europy Środkowej określonej europejskiej kultury pamięci. To trochę odpowiedź na to być może, co Piotr na początku postawił. Można się z tym zgodzić, jeżeli się weźmie pod uwagę spór dotyczący gułagu jako europejskiego miejsca pamięci. Odpowiedzi na ustanowienie właśnie Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Grupa około 50 parlamentarzystów z Europy Środkowo-Wschodniej, to było około 2007 roku, wyszła z propozycją, aby do kanonu europejskiej pamięci włączyć także doświadczenie sowieckiej okupacji i zbrodni komunistycznych, których symbolem miałby być właśnie gułag. Podjęto szereg inicjatyw prawnych w strukturach Unii Europejskiej mających na celu potępienie zbrodni komunistycznych, wszczęcie procedur oskarżania i ukarania sprawców oraz zakazu propagowania ideologii komunistycznej i jej symboli. Podobnie jak to miało z rozliczeniem się właśnie z zbrodniami nazistowskimi czy symbolami nazistowskimi. Niestety ta propozycja spotkała się z dużym oporem, głównie ze strony zachodnioeuropejskich parlamentarzystów. Przeciwnicy argumentowali, że postawienie zbrodni komunistycznych na równi z nazistowskimi umniejsza tym ostatnim, a nawet może prowadzić do ich relatywizacji. Większość zachodnich polityków nie miała i chyba dalej nie ma wiedzy nad tym, czym był komunizm, czy jak część reprezentująca poglądy lewicowe sympatyzowała z poglądami komunistycznymi, a wiedzę swoją opierała na sowieckiej propagandzie albo na obecnej propagandzie rosyjskiej. I też ważną rolę jakby w tych inicjatywach albo właśnie w tym, że trudno było o większy sukces tej inicjatywy, odgrywała Rosja, rosnąca w siłę, która wszelkimi sposobami starała się i stara się nie dopuścić, aby zapisy, do których dążyli nowi członkowie Unii Europejskiej, właśnie z Europy Środkowej, stały się faktem. I tutaj jakby też był silny opór. I właściwie można powiedzieć, że jedynym dużym sukcesem tej inicjatywy był fakt, że 23 września 2008 roku uchwalono Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, zwany też w tej chwili Międzynarodowym Dniem Czarnej Wstążki, przyjęty przez Unię Europejską i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jako właśnie oficjalny Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. No i teraz pytanie, dla kogo to święto czy ten Dzień Pamięci jest ważny? Kto jakby w ogóle się nad tym pochyla i czy rzeczywiście taka potrzeba istniała? I teraz obchodzimy ten dzień od 13 lat, jednak ma to miejsce głównie w krajach Europy Środkowej, sporadycznie w Niemczech. Tak? To pokazuje, że właśnie społeczność zachodnioeuropejska nie widzi takiej potrzeby, czy tam nie dostrzega wrażliwości nowych członków Unii Europejskiej. I to jakby między innymi też spowodowało rozczarowanie, czyli jeżeli możemy sobie sami świętować, że tak powiem, czy tą pamięć pielęgnować, a to jakby nie znajduje tego odzwierciedlenia w tym wspólnym europejskim świętowaniu, które być może jest, no właśnie, którego się nie da tak zrealizować. I to rozczarowanie faktem, że Unia Europejska nie ma miejsca na to środkowoeuropejskie spojrzenie na przeszłość, narodowe traumy, taki przykład właśnie jak podałam, w pewnym sensie znajduje pełne potwierdzenie w tym przykładzie.
I być może jest to jakąś tam odpowiedzią na to pytanie, że to nie udaje się jak dotychczas realizować z powodzeniem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czas nam leci, więc ja wstrzymam się też od ewentualnych komentarzy. Teraz, żeby uniknąć tej sytuacji, że paneliści mówią, że w zasadzie ciężko jest coś powiedzieć, bo zgadzają się z przedmówcą, to zadam odrębne pytania każdemu z nich. Więc i pierwsze kieruję do Beaty Halickiej, ponieważ to pytanie jest bardzo związane z tym, co było powiedziane przed chwilą. Bo Krastev i Holmes twierdzą w swojej książce, że jak piszą odhistoryczniony postnacjonalizm, czy też mdły patriotyzm konstytucyjny, stał się nową ideologią niemiecką. Moje pytanie do ciebie, jako znawcy spraw niemieckich, czy faktycznie tak można określić podejście Niemców do własnej tożsamości i pamięci zbiorowej? Czy faktycznie możemy powiedzieć, że niemieckie podejście do przeszłości stało się wzorcem narzucanym Europie Środkowej? A jeśli tak, to czy było skazane na porażkę? Wiem, że to jest... O wielu tych kwestiach już mówiliśmy, ale sama ta sprawa rzekomej nowej ideologii niemieckiej jest tutaj niezwykle ciekawa. Dziękuję bardzo za to pytanie. Powiem tak, przy całym szacunku do tej głębokiej i przekonującej w wielu miejscach analizy Krastewa i Holmesa, odnoszę wrażenie, że autorzy, chcąc udowodnić swoje tezy, czasami sięgają do przesad. I tak przesadnymi właśnie wydają mi się określenia odhistoryczniony postnacjonalizm czy nowa ideologia niemiecka. I oni piszą, używają tego określenia nowa ideologia niemiecka wielką literą, tak, kreując to na coś rzeczywiście wielkiego, w odniesieniu do Niemiec. Powiedziałabym tak, że po doświadczeniu nazizmu społeczeństwo niemieckie jest bardzo dalekie od zaakceptowania jakiejkolwiek ideologii. Aczkolwiek w budowaniu swojej pozycji międzynarodowej i kształtowaniu polityki pamięci rządy tego kraju skutecznie korzystały i korzystają z narzędzi propagandowych, nie jest to jednak żadna narzucona społeczeństwu ideologia. Również pojęcie odhistoryczniony postnacjonalizm budzi moje wątpliwości. Być może poprzez fakt, że zajmuję się historią, od wielu lat współpracuję z niemieckimi historykami, mam wrażenie, że rozliczenie się z historią, szczególnie II wojny światowej, zajmuje w życiu publicznym i w edukacji w Niemczech wiele miejsca. Pojawiają się też głosy, nawet takie, żeby już skończyć z tym ciągłym tłumaczeniem się z własnych win i biciem się w piersi, czyli jakiś rodzaj przesytu tą historią. I też długo dyskutowano, czy Niemcy mają prawo upamiętać swoją historię z perspektywy ofiar, czy ciągle właśnie bić się w piersi. Pamiętacie Państwo spór wokół Centrum Przeciwko Wypędzeniom? Po ponad 20 latach dyskusji o budowaniu tej instytucji, która dzisiaj nazywa się Centrum Dokumentacji Ucieczki, Wyśledzenia i Pojednanie, jest na ukończeniu. I za kilka dni zostanie otwarta w Berlinie ekspozycja muzealna właśnie dotycząca ucieczek, wysiedleń przede wszystkim Niemców, ale także też problemowi czystek etnicznych, przymusowych migracji w dwudziestowiecznej Europie. Czyli tu jest jakby kolejny przykład mierzenia się Niemców z historią i można się spodziewać, że po raz kolejny dojdzie za chwilę do intensywnej dyskusji, co pokazuje, że właśnie te debaty publiczne w Niemczech nie są odhistorycznione, albo przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Pytanie, czy niemieckie spory o historię mogą być inspiracją, czy nawet wzorem dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej? Niewątpliwie godne naśladowania są kultura prowadzenia dialogu i jej pełny demokratyczny charakter. To jest jakby coś, co warto naśladować w przypadku Niemców. Natomiast droga, jaką wybrali Niemcy w celu budowania swojej nowej, powojennej, a następnie pozjednoczeniowej tożsamości, jest konkretnie dla Polaków raczej nie do przyjęcia albo nie do naśladowania. Wstyd i hańba związane z zauroczeniem ideologią nazistowską spowodowały, że Niemcy odrzucili wyobrażenie o narodzie jako najwyższej wartości. Nawet dyskusja o tym, co znaczy być niemieckim patriotą, okazała się problematyczna. Dlatego koncepcja postnacjonalistycznej tożsamości i duże zaangażowanie w budowanie europejskiej wspólnoty i takie poczucie bycia Europejczykiem bardziej niż Niemcem okazały się dla Niemców dobrą alternatywą.
Natomiast dla Polaków suwerenne państwo i przynależność do narodu polskiego, też pisanego wielką literą, zawsze były ważnym punktem odniesienia. Oczywiście było to szczególnie ważne w momentach zagrożenia, wojen czy powstań, mniej eksponowane natomiast w czasach pokoju i pewnego dobrobytu. Tak jak wspomniałam wcześniej, w latach 90. tożsamość narodowa była mniej eksponowana, tak? Zmieniło się to natomiast znacząco właśnie w ramach tej wspomnianej już wcześniej nowej polityki historycznej. Przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona faktem, że argumenty gloryfikujące naród w jego etnicznym rozumieniu, rodem z XIX wieku, znajdowały i znajdują pełną akceptację w części polskiego społeczeństwa. Być może jest to odpowiedź na wyzwania globalizacji, na wielokulturowość zachodnich społeczeństw, która przez wielu Polaków postrzegana jest jako zagrożenie dla tożsamości narodowej. Oczekiwanie, aby tak jak Niemcy być antybohaterskim i antynacjonalistycznym, kłóci się z polską tradycją i historią. Jak przekonuje polski rząd, przywiązanie do takich wartości jak suwerenność narodu, katolickie dziedzictwo, daje mu siłę, poczucie godności, dumy, o której mówił profesor Napiórkowski, i sprawczości. I odstąpienie od tych wartości byłoby, to znowu też zacytuję Jarosława Kaczyńskiego, byłoby porzuceniem naszego własnego sposobu życia. I teraz podsumowując, powiedziałam, że niestety w tym zapalczywym bronieniu tak zwanej polskiej racji stanu populiści pozostają zupełnie bezkrytyczni w stosunku do własnej historii. Polityka pamięci skupia się na wydarzeniach chlubnych i dających podstawy do dumy. Nie ma w niej miejsca na sprawy trudne, przyznawanie się do win i rzetelny dialog z sąsiadami, z którymi łączą nas trudne historyczne doświadczenia. Przez wiele lat uczestniczyłam w polsko-niemieckim dialogu i w tej trudnej drodze pojednania i mam wrażenie, że udało nam się dużo dobrego osiągnąć. A teraz, dzisiaj, ten dialog stał się dużo trudniejszy, gdyż opiera się na roszczeniach i wzajemnych oskarżeniach. I moim zdaniem to nie tędy droga. Tyle mojego komentarza do tego pytania. Dziękuję bardzo. Teraz zwrócę się do profesora Marcina Napiórkowskiego z innym zupełnie pytaniem. Autorzy omawianej przez nas książki podkreślają, że jeszcze w latach 80. w Europie Środkowej liberalizm był postrzegany jako ideologia dająca szansę na rozwój dla tożsamości narodowej. Obecnie Jarosław Kaczyński czy też Viktor Orban przedstawiają zaś liberalizm jako ideologię antynarodową. Tu też byśmy mogli pewnie znaleźć i zresztą autorzy znajdują konkretne cytaty z wypowiedzi chociażby Jarosława Kaczyńskiego. Problem relacji między tożsamością narodową i liberalizmem był poruszany również przez wielu innych znakomitych autorów w ostatnich latach. Czy uważa pan, że współcześnie w naszych realiach są to faktycznie przeciwne sobie fenomeny? Innymi słowy, można by zapytać, czy możliwy jest liberalny nacjonalizm? Trudna sprawa z tym pytaniem, bo mówimy liberalna demokracja jednym tchem, jak gdyby to były dwa pojęcia, które się wzajemnie implikują, zapominając często, że liberalizm i demokracja są przeciwstawne, że demokracja oznacza rządy ludu, a w zasadzie rządy większości, a liberalizm jest formą zabezpieczenia, tak żeby większość nie narzuciła mniejszości zbyt wiele. W związku z czym liberalizm jest bardzo trudny do zdefiniowania i ile liberałów, tyle różnych definicji, ale zasadniczo chodzi o to, żeby w jakiś sposób chronić tę centralną wartość, jaką jest wolność, zazwyczaj wolność jednostki, która może być wolnością polityczną, wolnością ekspresji, wolnością religijną. To dla klasycznych liberałów XVIII-wiecznych było bardzo ważne. Czy być może właśnie wolnością do własnej polityki pamięci. I teraz nie udało mi się, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, znaleźć ani jednego źródła, w którym przed rokiem 89, któryś z kluczowych polityków transformacji w prasie podziemnej, w jakichś przemówieniach, przejrzałem pamiętniki Kuronia, wszystko co mi wpadło w ręce, użyłby słowa liberalizm. Więc
trochę nieprawda, że przed rokiem 89 uważano, że można pogodzić liberalizm z tą tożsamością narodową. Przed rokiem 89 po prostu w ogóle nie używano tej kategorii w Polsce i w ogóle się w ten sposób nie zastanawiano. Dlaczego? Dlatego, że rok 89 umownie był postrzegany jako koniec czegoś, jako obalenie czegoś. Doskonale wiedziała opozycja demokratyczna w Polsce, przeciwko czemu się zwraca, ale dopiero 5 czerwca rano, jak oni się wszyscy obudzili po świętowaniu, to zaczęli sobie po raz pierwszy zadawać pytania, co dalej. I wtedy nagle pojawił się olbrzymi wysyp tych wszystkich etykiet. Czy w prawo, czy w lewo, czy kapitalizm, czy socjalizm, czy trzecia droga. Wtedy też pojawia się na przykład KLD z Gdańska, Donalda Tuska. Pozdrawiamy. I słowo liberalizm, liberałowie wchodzi na scenę polityczną, ale nawet wtedy okazuje się, że powiązania towarzyskie, kto kogo znał, z kim się przyjaźnił i ufał, były znacznie ważniejsze od jakichś głęboko zinternalizowanych maksym politycznych. W związku z czym dopiero kiedy uświadomimy sobie w pełni to, że opozycja była bardzo silnie zjednoczona pragnieniem zakończenia czegoś, a szczegóły budowy tej nowej rzeczywistości zostawione na potem, możemy sobie również uświadomić, jak wielkim zaskoczeniem dla dawnych przyjaciół i sojuszników było to, kiedy się nagle dowiedzieli, że mają zupełnie różne plany polityczne na tę przyszłość. I znowu, Jarosław Kaczyński był pierwszą i jedyną osobą w tej pierwszej fazie, która powiedziała, nie szukajmy fałszywej jedności, polityka polega na różnicach, to dobrze, że się kłócimy. Często mu się zarzuca, nie wiem, skłócenie wówczas Polaków, wini się go za wojnę na górze, tymczasem to, co on mówił, było definicją poprawnej, demokratycznej polityki. Dzisiaj przypisuje się to lekturom Karla Schmidta, ale to dosyć intuicyjne, że jak mamy mieć demokrację i różne partie, to one powinny otwarcie głosić różne projekty i różne ideologie, żeby było w czym wybierać. Mowa tutaj była w pytaniu o innych autorach, którzy poruszali to samo zagadnienie. Żeby już nie przedłużać, ja nawiązałbym tylko do jednego z nich, do Snydera i jego Road to Unfreedom, drogi do niewolności, gdzie pojawiają się kategorie, które wydaje mi się bardzo fajnie pozwalają jakoś przedefiniować trochę problem zawarty w tym pytaniu. Snyder pisze o polityce nieuchronności i polityce wieczności jako dwóch takich bardzo silnych biegunach. I jeżeli coś jest nie do pogodzenia, to z pewnością nie liberalizm i tożsamość narodowa, bo nie ma żadnych powodów, żeby nie wyobrazić sobie narodowego liberalizmu, czemu nie? A właśnie te dwie wizje, nieuchronność i wieczność. Jedna historia oparta na tej strzałce, o której już mówiłem, tym optymizmie i głębokim przekonaniu, że po upadku muru berlińskiego, po upadku komunizmu, przed nami będzie tylko coraz lepsza, jaśniejsza przyszłość i szczegóły nie mają znaczenia, bo nieważne, czy to będzie liberalizm, czy bardziej narodowo i tak dalej, zmierzamy w tym samym kierunku, bo dzieje są oświeceniowo zdefiniowane właśnie w ten sposób. A to jest nie do pogodzenia z tym, co dzisiaj mówią rządzący w Polsce, czy no nie znam niestety węgierskiego, jak rozumiem w pewnej mierze też na Węgrzech, jeżeli wierzyć Krastewowi i Holmesowi, czyli polityka, która mówi, nie dajcie się oszukać. W gruncie rzeczy to, co najważniejsze, się nie zmienia. Ludzie mają pewne pragnienia, ludzie mają potrzebę jakiejś stałości, mają potrzebę jakiejś ideologii. Może wam się wydawać, że pewne rzeczy zostawiliśmy za sobą, ale nasze geopolityczne położenie sprawi, że wcześniej czy później znowu staniemy przeciw Niemcom, że znowu staniemy przeciw Rosjanom, Związkowi Radzieckiemu czy czemuś takiemu. Historia wiecznie się powtarza. Historia jest kołem, a nie strzałką i to jest nie do pogodzenia z tą polityką postępu i strzałki. Dopiero kiedy widzimy przed oczami te dwa kształty, to staje się jasne, co tu w rzeczywistości jest nie do pożenienia, a te etykiety, właśnie liberalizm czy polityka narodowa, mogą nam ten obraz zaciemnić. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj
Niejako nawiązując i robiąc taki nić, rozpatrując taką nić między tą myślą Snydera przywołaną teraz na koniec o polityce nieuchronności i polityce wieczności oraz z tą myślą Krastewa i Holmesa o końcu wieku imitacji i o przyczynach końca tego wieku imitacji, można by uznać, przywołać też jeszcze taką metaforę, że Polacy po 89 roku celem, to o tym musimy pamiętać, takim celem wtedy powiedzmy ogólnonarodowym w dużej mierze, stało się wejście do Unii Europejskiej i wejście do NATO. Kiedy to się dokonało, to i to jest oczywiście metafora, duża część naszego społeczeństwa doszło do przekonania, że teraźniejszość i przyszłość już sobie zabezpieczyliśmy. A teraz musimy zadbać o naszą przeszłość. Biorąc pod uwagę tą metaforę polityki wieczności, idąc dalej tym tropem, pojawiło się przekonanie, że ta przeszłość może się niestety też stać przyszłością, prawda? Teraz chciałbym przejść do pytań zadanych przez naszych uczestników webinarium na czacie. Jedno pytanie pojawiło się 3 razy w różnych formach. Ja je tak pozwolę sobie syntetyzować i będę też prosił o w miarę krótką odpowiedź. Pytanie mniej więcej brzmi tak. Co Zachód, czy też Unia Europejska mogłaby zrobić, żeby Polacy poczuli, że te ich traumy narodowe są dostrzeżone i że pojawiło się dla nich miejsce w europejskiej pamięci? Kto z Państwa pierwszy odpowie na to pytanie? To może profesor Napiłkowski. No, obawiam się, że nie ma takiego numeru. Nic nie może zrobić, bo problem jest taki, że samo niedostrzeżenie tych krzywd, czy niewypełniony obowiązek pamięci jest budulcem tej polityki, a nie rzeczywiste przeszłe wspomnienia. To można odnieść zarówno do naszej własnej transformacji, to znaczy kluczowym elementem założycielskim, mitem założycielskim współczesnej polityki pamięci nie są zbrodnie nazistowskie ani komunistyczne. Jest zapomnienie o tych zbrodniach przez okres PRL-u, mówię o zbrodniach nazistowskich, na przykład wyparcie Powstania Warszawskiego, i przez okres tej drugiej prospektywnej fazy transformacji, czyli oskarżenie lat 90. o zdradę pamięci. W związku z czym zdrada pamięci, to, że my sami, stosując politykę imitacji oraz Europa, nie uznaje, nie chce, jest dogmatem. To nie jest coś, co jest oparte o jakieś empiryczne fakty. Chociażby wszyscy kanclerze Niemiec po kolei upadali na kolana przed wszystkimi ważnymi pomnikami w Polsce. Nie ma takiej pokuty, która pozwoliłaby ten dogmat obalić, bo on nie jest empiryczny. Dziękuję bardzo. Pani profesor, czy chciałbym? Dobrze, pozwolę się trochę nie zgodzić, albo inaczej wskazać na pewne rzeczy. Oczywiście satysfakcji nie będzie i to rzeczywiście są bardzo skomplikowane rzeczy, ale myślę, że dlatego starałam się pokazywać dosyć pozytywne z mojej perspektywy przykłady tego, co Niemcy robią w tym kierunku. Ja myślę, że to, co w jakiś sposób mogło być trochę satysfakcjonujące, to byłoby właśnie propagowanie tej wiedzy o historii tej części Europy, większe dostrzeżenie. To jest jednak też część polityki pamięci, tak? Czy położenie większej uwagi w edukacji na poziomie szkolnym czy wyższym akademickim, żeby też brać pod uwagę jakby nie tylko własne podwórko, ale jednak traktować Unię Europejską jako całość i te pewne doświadczenia włączyć też do tych naszych wspólnych doświadczeń, tak? I ponieważ są podejmowane różne tego typu próby w Niemczech, oczywiście tam daleko też jeszcze do ideału, tak? Ale widać już pewne efekty. Ta świadomość społeczeństwa niemieckiego w pewnym sensie wzrasta. Ja mam nadzieję, że ten przykład, który podałam właśnie z tym pomnikiem dla ofiar, polskich ofiar okupacji i tak dalej, że po prostu nagłośnienie tych spraw, mówienie więcej o ten temat spowoduje nieco lepszą sytuację w tej kwestii, ewentualnie da Polakom czy innym Europejczykom trochę większe poczucie jakby satysfakcji.
I to, o czym ja też mówiłam, to nie są tylko jakby żądania samych Polaków, to było około 50 parlamentarzystów, którzy domagali się tej kwestii uznania gułagu. Bardzo się angażowali w to Łotysze, Litwini, Estończycy, którzy jakby też bardzo dużo doświadczyli podczas tej okupacji sowieckiej, traktują cały okres powojenny jako okupację sowiecką. W związku z tym tu to nie jest indywidualny głos jakby Polaków. Dziękuję bardzo. Od razu przejdę do następnego pytania i skieruję może najpierw właśnie do profesora Halickiej, a później do profesora Maciółkowskiego. Pytanie od pani Krystyny Dąborowskiej. Jak można rozumieć to, że z jednej strony Polacy czują ten, tak głęboko czują to, że nie zostali uznani w Unii Europejskiej, ten zawód, jak to i ten nacjonalistyczny zwrot w Polsce, jak to połączyć z równoczesnym wysokim poparciem wśród Polaków dla idei integracji europejskiej i dla Unii Europejskiej? Ponieważ w rozumieniu wielu Polaków to się wcale nie wyklucza. To znaczy, mimo dostrzegania faktu no, różnych problemów, że tak powiem, i trochę nieudolności, niewydolności Unii Europejskiej jako instytucji, tak, i tu wiele słów krytyki pada pod tym adresem, to jednak to poczucie, że sam pomysł Unii Europejskiej jest jakimś tam naprawdę wspaniałym pomysłem i Polska czuje się częścią tej instytucji, jakim jest Unia Europejska i częścią właśnie tej wspólnoty europejskiej. Dlatego ta krytyka, którą słyszymy w Polsce na temat Unii Europejskiej, nie jest krytyką zamknięcia, czy zniszczenia, czy rozpędzenia tej Unii Europejskiej, tylko ona ma zmierzać do tego, żeby udoskonalić ten nasz wspólny dom, tak, żeby jakby go zreformować i wtedy być może lepiej w nim funkcjonować. Ja tak to rozumiem, oczywiście ani nie jest to proste zadanie do wykonania, ani też no, nie brakuje jeszcze bardziej skrajnych głosów w Polsce, ale tak bym wytłumaczyła jakby ten rozdźwięk między jednym a drugim. I że ma być to Unia Europejska, no jednak nie ta postnacjonalistyczna, tylko wielu narodów, które mają ze sobą współpracować. Także to jest ta różnica, którą my tutaj proponujemy jako Polacy konserwatywni i prawicowi. Czy pan profesor chciałby coś dodać? Nie mam nic do dodania. Ja pozwolę tu sobie tylko dwie krótkie myśli jeszcze dodać. Pierwsza jest taka, że oczywiście trzeba pamiętać o tej polaryzacji polskiego społeczeństwa, a druga jest również taka, że moim zdaniem należy ostrożnie podchodzić do tego dogmatu o szerokim poparciu Polaków dla integracji europejskiej i Unii Europejskiej. To znaczy, ono niewątpliwie jest, ale cały czas niestety funkcjonuje postrzeganie Unii Europejskiej w kontekście pewnych profitów z członkostwa z tego w Unii Europejskiej. Natomiast gdybyśmy zrobili dogłębne badanie i pytali tych samych popierających o stosunek wobec konkretnych wartości, konkretnych elementów, na których Unia Europejska jest zbudowana, to wtedy prawdopodobnie, być może wyniki byłyby troszeczkę inne. A teraz kieruję się z pytaniem do Marcina Napiłkowskiego. Zadał je Grzegorz Skrukwa. Czy polscy liberałowie, architekci transformacji w latach 90. mogli podjąć aktywniejszą politykę pamięci? Czy można było, i tu cudzysłów, rozbroić tykającą bombę? Właśnie trudne pytanie, bo jest z gatunku, co by było gdyby dzisiaj Donald Tusk wsiadł w wehikuł czasu i się cofnął. Może tak, natomiast wtedy nikt nie był taki mądry i ten rozkład akcentów był zupełnie inny. Warto sobie uświadomić, co miało miejsce w roku 1994, w okrągłą 50. rocznicę Powstania Warszawskiego i odpowiedź brzmi z grubsza nic. Wtedy byliśmy zajęci innymi rzeczami, budowaniem kapitalizmu, ugonieniem Europy, drogą do NATO. No, Unia Europejska to jeszcze było dalekie marzenie. Dopiero kiedy te cele zostały zaspokojone, pojawiła się ten zwrot ku pamięci. Wydaje mi się, że kto by wtedy próbował mówić o pamięci, a były takie próby z prawej strony, ten nie zostałby szczególnie wysłuchany. I to chyba nie był czas, kiedy dało się to zrobić w tak prosty sposób, aczkolwiek też nie chcę tutaj jakoś idealizować architektów transformacji. Pewnie dało się to zrobić trochę inaczej, ale ta transformacja przebiegała bardzo równoległymi ścieżkami w całym regionie.
to były rzeczywiście bardzo podobne opowieści, bardzo podobne wykresy przekazujące różne kluczowe współczynniki, więc wydaje mi się, że nadzieja na to, żeby w Polsce potoczyło się to jakoś innym torem, mądrzej, lepiej, no to jest materiał na film science fiction. No, Jarosław Kaczyński i Wiktor Orban wyjaśnili nam już, że to wyglądało tak, jak wyglądało, bo te wszystkie wykresy powstały w głowie George'a Sorosza, więc to jest jasne, dlaczego się tak stało. Zadam jeszcze ostatnie pytanie. Skieruję je do obu prelegentów. Najpierw do profesora Halickiej, później do profesora Napiłkowskiego. Proszę o krótką odpowiedź, możliwie krótką. Pytanie brzmi, myślę, takie wyjaśniające i uzupełniające dla naszych odbiorców. Jakie inne wątki, oprócz tych związanych z II wojną światową i z komunizmem, są promowane w tej polskiej narracji patriotycznej, tej nacjonalistycznej? Jakie inne tematy są tutaj podgrzewane, że tak powiem? Pani profesor. No rzeczywiście, Czak, jeżeli krótko, to trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo tych wątków jest sporo, ale powiedziałabym centralnie to jest jakby ta kwestia naszej suwerenności i obrony polskiego państwa, jakby, które ciągle było gdzieś tam zagrożone i odzyskiwania niepodległości i tak dalej. Także no, bardzo silnie wspomina się fakt rozbiorów i powstań, które miały jakby pomóc w odzyskaniu tej niepodległości. Później odzyskiwanie tego 1918 roku cud nad Wisłą, czyli walka Polaków z bolszewikami i tak dalej. Także tych motywów historycznych jest sporo. Też jest kwestia tej dyskusji nawiązywania do pierwszej Rzeczpospolitej, czyli Rzeczpospolitej obojga narodów, polsko-litewskiej Unii, tak? Także to mamy tutaj ogromne spektrum najróżniejszych motywów historycznych, które da się oczywiście świetnie wykorzystać do tej, a nie innej interpretacji historii. I równie długą listę mogłabym wymienić tematów, które są mniej lub bardziej celowo pomijane, tak? Także mamy tu naprawdę bardzo intensywną pracę z historią i dla historyków oczywiście bardzo ciekawe, ale cały czas jesteśmy konfrontowani no, z tą polityką historyczną i jak tu być obiektywnym historykiem, kiedy ciągle przedstawia nam się no, tak zmanipulowane fakty historyczne. Panie profesorze? To patrząc bardzo szczegółowo, oczywiście to zależy, gdzie dokładnie przyłożymy oko i ucho, ale ja przez jakiś czas śledziłem uchwały komemoratywne Sejmu i Senatu, wpisywałem je wszystkie znowu do takiego wielkiego Excela i robiłem wykresy, więc to wygląda tak, że mamy w zasadzie nieobecne czasy przedjagiellońskie, później jest trochę o tej jagiellońskiej Polsce, bardzo mało, zaskakująco mało tego okresu sienkiewiczowskiego. Później Sejm upamiętniał czasy rozbiorowe. Olbrzymi, zaskakujący pik jest na dwudziestolecie międzywojenne. I jednak tę politykę, zjednoczenie Polski, odzyskanie niepodległości, Piłsudski, Dmowski, a także wiele innych pomniejszych politycznych postaci, to jest bardzo upamiętniane. Dwa gigantyczne piki to jest II wojna światowa, oraz represje komunistyczne, głównie stalinizm. No i później mamy jeszcze katastrofę smoleńską oraz Jana Pawła II w tej najświeższej historii. Co ciekawe, jeszcze nie jest mocno upamiętniany rok 89. Trochę więcej czasu musi minąć, żeby to się stało częścią pamięci, a nie bieżącej polityki. Natomiast jeżeli weźmiemy klucz tematyczny, to dwa hasła tu są absolutnie kluczowe. Niepodległość, która jest największą wartością i miarą tego, czy w Polsce działo się dobrze, czy źle, czyli więcej Polski, niepodległość, niezależność to dobrze, mniej Polski, zabory, rozbiory, okupacja to źle, to pierwsza rzecz. A drugi temat to przedmurze i takie opowieści też łączące wiele wątków, odsiecz Wiednia, utożsamiana i przywoływana jednym tchem z bitwą warszawską 1920 roku, kiedy Piłsudski zatrzymuje bolszewików. To jest ten obraz bardzo atrakcyjny dzisiaj również dla obecnego obozu rządzącego. Europa pogrążona w stagnacji, obcy wróg barbarzyńca u bram
i Polska jako jedyny naród, który jest w stanie tę Europę uratować, nawet wtedy, kiedy ona sama nie zdaje sobie sprawy z powagi zagrożenia. Ja dodam tu jeszcze, że trochę z takiego popkulturowego folkloru, ale warto by było może wspomnieć, że przez jakieś 2-3 lata bardzo popularny był pozaakademicki, ale jednak nurt opowieści turbosłowiańskich, opowiadających o tym, że gdzieś w starożytności na naszych ziemiach istniało państwo, no w bliżej nieokreślonej, czy dalekiej przyszłości, istniało państwo, potężne państwo Słowian, które złożyło kamienie węgielne pod wszystko, można powiedzieć. Teraz jeszcze mam jedno pytanie do panelistów, proszę dosłownie o odpowiedź jednym zdaniem. Jakie pozytywne wspomnienia i jakie pozytywne konotacje mają Polacy z Europą i z Unią Europejską? Wiem, że trudne pytanie. Proszę o taką odpowiedź jak w Teletunie. Ja bym powiedziała, że jesteśmy częścią tego bogactwa, jakim jest kultura europejska i z tym się utożsamiamy i chcemy być dalej tylko częścią. Nawet jeżeli to już nie jest to samo, co w naszych wyobrażeniach i w tym, co sobie wyobrażaliśmy 30 lat temu. Ja bym stanowczo powiedział, że mimo tego, co tu mówiliśmy, ten pozytywny obraz Europy, również w przekazie partii rządzącej, on jest dominujący. Te poszczególne głosy krytyki i odcinania się od Europy brzmią tym wyraźniej i tym głośniej, że tłem dla nich jest jednak oczywiste, przyjmowane przez niemal wszystkich uczestników debaty poczucie, że nasze miejsce jest w Europie i w Unii Europejskiej. I co ciekawe, ten sprzeciw wobec tego, jak teraz dzieje się i gospodaruje w Europie, może być jakoś tam odczytany jako to, że czujemy się tam współgospodarzami i chcielibyśmy ją bardziej również po swojemu urządzać, więc może takim optymistycznym akcentem tutaj zakończę. Dziękuję bardzo Państwu za tę dyskusję, te wszystkie wypowiedzi. Dziękuję Państwu za pytania i kończąc naszą dyskusję, oddaję głos Oliwierowi Schmidtke. Bardzo dziękuję. Yeah, let me end like that. That was a fabulous discussion. And I think, you know, you have underlined how important next to the economic and social... Świetna dyskusja, dziękuję. Państwo podkreślili, jak ważna poza rozwojem gospodarczym, poza rozwojem socjologicznym jest strefa kulturowa. Faktycznie jest takie poczucie, że nie jesteśmy, że Polacy nie są wystarczająco wysłuchani w Unii Europejskiej. I dlatego być może widać to w tej nacjonalizacji dyskursu. Państwo nam przekazali dużo informacji na temat tego, z czego się to bierze i pozwolili nam, Państwo nam, przedstawicielom Zachodu, zrozumieć, co się dzieje i być może zrozumieć pewne kwestie, tematy, pewne wrażliwości, które trzeba wziąć pod uwagę. Dziękuję Państwu, dziękuję dwóm panelistom, dziękuję wszystkim, którzy przysłuchiwali się dyskusji. Dziękuję również wszystkim osobom z Instytutu Badań Międzynarodowych, którzy umożliwili tę dyskusję. Dziękujemy również naszym dwóm tłumaczom, którzy poradzili sobie świetnie, pracowali właściwie płynnie. Dziękujemy Państwu za tę sesję. Nagraliśmy ją i myślę, że wiele nauczyliśmy się z tej dyskusji. I myślę, że nagrane webinarium będzie również oglądane przez wiele osób. Dziękuję i tym samym kończymy sesję. Żegnam z Kanady i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.